Tym razem do uczniów szkoły podstawowej nr 12 przyjechała studentka z Singapuru, która studiuje w Australii finanse i księgowość. Ten niecodzienny gość przyjechał w ramach wymiany studenckiej i od kilku dni opowiada dzieciom i młodzieży o kulturze swojego kraju. Studentki przygotowują swój własny program, mają do tego skrypty, prowadzą zajęcia z klasami 4-6, wprowadzają swoje tematy, mówią o kulturze, przede wszystkim o sobie, o swoich zwyczajach, jakie są w ich kraju ojczystym, a następnie następuje wymiana z uczniami. I uczniowie opowiadają o Polsce, o tym, jak wygląda życie tutaj, jakie są zwyczaje, jak odbywa się nauka w szkole. I cała lekcja opiera się na formie prezentacji multimedialnej i na dyskusji. Dla uczniów dwunastki takie lekcje to doskonała forma zdobywania wiedzy o innych kulturach. Przy okazji młodzież może też poćwiczyć język angielski. Będziemy jeszcze oglądać zdjęcia i filmy wideo, gdzie będą widoki, tak? Widzę, że uczniowie bardzo sobie chwalą te zajęcia, są zachwyceni tym, że mogą się spotkać z kimś dosyć egzotycznym, patrząc nawet na wygląd dziewczyn. Są bardzo zadowoleni, bardzo aktywni na lekcji. W tej chwili mamy już drugi tydzień takich zajęć i uczniowie są niesamowicie zaangażowani. French and Italian, have all kinds of different food in Singapore, but what I'm going to show you today is food that belongs to Singapore. W tym roku to już ostatnia wizyta zagranicznych studentów w szkole podstawowej nr 12. Kolejne już po nowym roku.